uznała niepodległość Ukrainy jako pierwsze państwo na świecie. Też jest bardzo ważną sprawą. Ale proszę Państwa, nasze rodziny przychodzi. I moi szanowni Państwo, to, że jest tutaj mer miasta Truskawca, jest tak przedstawiona kierownicy miasta Truskawca, jest pan konsul, jest ksiądz... Występuje najmłodsza uczestniczka koncertu Alina Lepak. Wszystkie w imieniu dziutala, bo gdy kwitnie cała ziemia, nikną troski i zmartwienia, a jest serce, jedno mam. Komuż serce moje dam, dam je tobie, mamo miła, bo mi miłość, radość, siła. Спішити нікуди не треба. Я просто пелінка, що маю ще час на думки. І знову цей сумуєш мені і цілий свят. Хоче бути маткою, бо кохам тебе, і моє серце мдлеє. Теж, шановні Państwo, перед вами виступить інструментальне тріо «Кон Аніма» в складі скрипці пан директор Ігор Міщенко. То на вскружу, знесті мій могили, пошлють степу широкого, України мілим, аби лани розложисте і бжег Дніпрострими, можна було відчить, слишить, як у кшмьомце громи, де унесся з України до сінего можа, вражом крев, допіру в деди, і лани, і взгужа, всього жуце, і улєце до самого Бога, аби модліче, аж дотом я не узнав Бога. Уховайте мені, і встаньте, і кайдани рвіче, і посоком вражим юхом вольню свом обмийте. Не за швелькій юж людині, край вольним, новим, пам'ятайте сповні часи добрим тихим словом. Thank you.
Dime.
Nie może być inaczej, ponieważ tutaj jest tysiącletnia tradycja. Tu są lata tradycji, tu jest bogactwo duchowe ludzi, wielu narodów. Oczywiście nie będę teraz wymieniał narodów, bo bym musiał powiedzieć, wiadomo kto podstawowy, kto to tutaj wiadomo kto mieszka. Cała tradycja. Jeżeli mamy tendencje integracyjne, to musimy teraz pamiętać o tym, że na tej ziemi muszą być utrzymane tradycje również ludzkie. Czyli musimy tworzyć, to powiem strasznie, tak oficjalnie, ale musimy tworzyć ścieżki karier. Że tu ludzie muszą wracać. I żeby wracali, potrzebny jest taki młody mistyk, miejski Chołowa, który będzie myślał, jak tu zrobić, żeby tu przyciągnąć ludzi, przemysł, cokolwiek by się dało, tak, żeby można było tutaj żyć, żeby żyło się coraz lepiej. A my, to znaczy ja mówię i w swoim prywatnym imieniu, i w imieniu konsulatu. Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, pana Stanisława Durysa. 20 lat pracy waszej to jest ogrom. Ogrom działalności, ponieważ jestem też w tym samym kotle. Miedwiediewa. Pierwszy prezes Kulturalno-Oświatowego Centrum imienia Jermonda Jarosza w Truskawcu. Za wysiłek i ogromne poświęcenie na rzecz założenia organizacji Polski w Truskawcu, zorganizowanie Polaków. Szanowna pani Emilia Miedwiediewa, członek Polskiej Kulturalno-Oświatowego Centrum imienia Jermuda Jarosza Puskampu. Dla szanownej pani Julii Rejkowej, członka Polskiego Kulturalno-Oświatowego Centrum.
dla szanownego pana Igora Nycza, dyrektora szkoły muzycznej w Kraśniku, za poświęcenie i pracę na rzecz.